tutaj obok mnie, borsuk, jest chyba największym czyściochem w całym lesie. Jego nora wygląda prawie identycznie jak nora lisa. Jest jednak jedna zasadnicza różnica. Różnica w zapachu. Nora borsuka jest czyściusieńka. On ma swoje pokoje. W jednym pokoju jest spiżarnia, w drugim pokoju jest łazienka, w innym pokoju jest legowisko. Borsuki żyją w swoich norach całymi rodzinami. Może nawet być ich kilkanaście sztuk. Czasem zdarza się, że wprowadzi się do nich lis. Niestety lis to znany brudas. Brzydko trzeba o nim powiedzieć. Lis to śmierdziuch. On załatwia się u siebie w norze, tam gdzie popadnie. Znosi do nory jedzenie i rozrzuca resztki przed norą. Dzięki temu, a właściwie przez to, nora lisa śmierdzi. I taki lokator, gdy się wprowadzi do borsuka, no niestety, spowoduje to, że borsuk się wyniesie. Borsuki nie są walecznymi zwierzętami, więc rezygnują z walki i opuszczają swoją norę. Wolą wykopać nową niż żyć w takim towarzystwie. Ważna rzecz. Borsuki bardzo szybko kopią swoje nory. Szybciej niż człowiek to by zrobił łopatą.